Bartosz Kowalczyk, no chyba debiut udany, razem z Denisem Szczęsnym też mieliście spory to wkład w zwycięstwo. Tak, myślę, że można to zaliczyć do udanych debiutów. Udało się rzucić jakąś pierwszą premierową bramkę. Były dobre momenty, jakieś prowadzenia gry czy podania do kołowych. Były też słabsze, z których też można na pewno wyciągnąć jakieś wnioski. Finalnie udało nam się wygrać po karnych, więc na pewno to zapadnie w pamięci tak pozytywnie po prostu. Dzisiaj miałeś kilka akcji, że te podania otwierały Kamilowi Sypczakowi drogę do bramki. Tak, to na pewno cieszy, no i gdzieś myślę, że jest to moja rola na boisku, żeby czy obsługiwać Kamila, czy kogokolwiek innego na boisku, lewą, czy prawą połówkę, czy skrzydłowych. Ja myślę, że środkowy od tego jest i należy tego wymagać od środkowych, więc na pewno taki fakt cieszy. Nasz zespół narodowy jest w przebudowie, bardzo w sumie dużo was młodych chłopaków jest w zespole, pojawia się, więc nie macie też może aż tak dużego wsparcia w tych starszych kolegów, bo po prostu ich nie ma. Może tak, ale no są, mimo wszystko są tu bardzo doświadczeni zawodnicy, czy Kamil, który już tyle lat gra w Barcelonie, Paweł Paczkowski, kilka lat już, czy w kadrze, czy też występy w Lidze Mistrzów, Przemek Krajewski, Wisła Płock, Rafał gra przybylski we Francji, więc to wszystko jest, myślę, bardzo duże doświadczenie i na pewno czuć też nich czuć wsparcie, bo już śmiało można powiedzieć, że są tym doświadczeniem gdzieś, że nabrali tego doświadczenia i że mogą nam je przekazywać. Wróćmy do tej serii rzutów karnych. Jak ty właśnie się do takiego rzutu przygotowywałeś? Jakby miał być szczery, no to tak jak w Mielcu czasami rzucam, więc po prostu idę i przed siebie na siłę rzuciłem, ale to nie było innego wyjścia. Ale nie zamknąłeś wcześniej oczu? Nie zamykałem, znaczy gdzieś tam obserwowałem może minimalnie, ale gdzieś rzut tam był mniej więcej zaplanowany w moje ulubione miejsce. Jutro drugi twój mecz w karierze, w reprezentacji? No mam nadzieję, że zagram, mam nadzieję, że na pewno, że zagram lepiej i będę mógł jeszcze więcej dać swojej drużynie, no i że przede wszystkim wygramy. Dziękuję bardzo. Dzięki.